Cześć! W liceum zorganizowałam projekt społeczny w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Kompetencje, które zdobyłem podczas realizacji projektu Zwolnieni z teorii, przydały mi się również w procesie rekrutacji do PWC. Ty też możesz mieć taką historię. Mam na imię Asia i jestem finalistką Zwolnionych z teorii. W PWC pracuję na stanowisku konsultantki w doradztwie dla sektora publicznego. Jestem Dominik, pochodzę z Włocławka. W liceum zorganizowałem kampanię społeczną, a obecnie pracuję jako stażysta w dziale CSR w PWC. Jestem Jacek. W ramach Olimpiady Zwolnień z teorii realizowałem projekt technologiczny. Podobne, tylko trochę większe, robię teraz w ramach pracy w PWC. W ramach naszego projektu w Olimpiadzie stworzyliśmy aplikację mobilną, którą pobrało ponad 2,5 tysiąca osób. Miała ona pomagać licealistom wybrać najlepszy kierunek studiów dla siebie. Kompetencje zdobyte podczas realizacji tego projektu przydają mi się teraz na co dzień w ramach pracy w PWC. W Zwolnionych z teorii zorganizowałem projekt Ciuł w ruch, czyli wydarzenie, podczas którego uczestnicy mieli możliwość bezgotówkowej wymiany odzieży i kosmetyków. To doświadczenie nauczyło mnie planowania strategicznego oraz radzenia sobie z trudnymi, często nieprzewidzianymi sytuacjami. Jest to bez wątpienia umiejętność przydatna zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. Razem ze znajomymi w szkole zorganizowaliśmy dwa projekty społeczne. Jednym z nich była kampania mająca na celu przełamanie tabu krążącego wokół depresji. Działając w Zwolnionych z teorii, zrozumiałem, że praca w szeroko rozumianym marketingu i przy projektach jest tym, czym w rzeczywistości chce się zajmować. Dołączyłem do programu Influencer PWC, by promować markę przy społeczności studenckiej. Obecnie jestem częścią zespołu CSR, gdzie wspólnie tworzymy działania mające na celu promocję social impact. W PWC jestem od ponad roku. Dzięki działalności społecznej zyskałam cenny wpis do CV oraz pewność siebie, którą mogłam pokazać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Zaczynałam jako praktykantka, obecnie pracuję na stanowisku konsultantki. W doradztwie dla sektora publicznego zajmuję się m.in. transformacją energetyczną czy planowaniem strategicznym. Zarządzanie, umiejętność pracy w zespole czy efektywna komunikacja to tylko część kompetencji, które można zdobyć w trakcie realizacji projektu społecznego. Cenimy je nie tylko w procesie rekrutacji do PWC, ale przede wszystkim w naszej codziennej pracy. Doceniamy praktyczne doświadczenie, ale także zaangażowanie społeczne, które wzmacnia postawy bliskie naszym wartościom. Dlatego z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich, którzy zrealizowali projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii, do wzięcia udziału w rekrutacji do PWC. Znajdziecie u nas oferty praktyki pracy, które pomogą Wam rozwijać kolejne umiejętności.